kupiłem brawo. Kiedy ostatnio kupowałem brawo, części z was nie było nawet kurwa na świecie. Co mamy na okładce? G-Dragon, Sojong i Baekhyun. Bardzo chciałbym nauczyć się, kim są ci ludzie i o co w ogóle chodzi w K-popie. To jest super poradnik, nie tylko dla fanów. Co sprawia, że gwiazdy z Korei są wyjątkowe? Sprawdźmy. YouTube News. Kurwa co? Jedyny magazyn o youtuberach. Czy jestem na tyle kurwa stary? Wstawiam magazyny o youtuberach. Kajko. Blowek. Martin i Igor i... Kto to kurwa jest? No dobra, no nie wiem, szukamy dalej informacji o G-Dragonie i Sojong. Otóż na stronie 8 naszym oczom ukazuje się Best of. Widzimy tutaj Tiffany Hwang. Piosenkarka z zespołu Girls' Generation, 26 lat. Wojskową kurtkę połączyła z ubraniami glamour. Aha. Do tego super modne, wysokie kozaki i otrzymujemy bardzo efektowny zestaw. Dziewczyny rządzą. Okej. Okay. Wciąż nie wiem, o co chodzi w K-popie. Znalazłem test pod tytułem Czy inni cię obgadują? Postanowiłem go wykonać. Dajcie mi 5 minut. Czy zdarzyło ci się naśmiewać z innych? Nie, po co? Szkoda mi na to czasu. To ja. Prawo powiedziało mi, że większość ludzi mówi o mnie niż ze mną. Znalazłem dział pod tytułem Trudne pytania. Pamiętam, że milion lat temu były to jakieś pojebane rzeczy o niestawaniu penisa albo o błonie dziewiczej. Może teraz będą jakieś faktycznie trudne pytania, które ludzie zadają sobie od wielu lat i brawo w jakiś sposób odpowie na nie. Wszystkie dziewczyny są ładne, boję się seksu, nie mogę odciągnąć na pletka z penisa w stanie... Nie. Nie. To jest dalej gówno. Co nas różni? Kilka faktów o niej i o nim. W końcu lepiej wiedzieć, o co chodzi z tymi różnicami płci. Dostałem naklejki na Halloween. Kto chce naklejki na Halloween, bo ja to... Nie wiem, co z tym zrobić. Dowiedziałem się, że podczas podniecenia seksualnego jądra powiększają się o 50%. Prosty i centralnie położony penis jest rzadkością. Większość zakręca lekko w prawo lub w lewo. Twój opa ma krzywego chuja. I proszę, dotarć. 7 rzeczy, które musi znać każdy fan K-pop. Zaczynasz przygodę z koreańską muzyką, a może chcesz sprawdzić swoją wiedzę. Oto niezbędnik. Jakie według Brawo są najważniejsze zespoły? Big Bang, Girls' Generation, 2NE1. 2PM składający się z 6 przystojniaków. Elektropopową dziewczyńską kapelę FX. No tak, miały kawałek Electric Shock, więc pewnie są elektropopowym zespołem. No to ma sens, bardzo ładnie. Kultowy band EXO. Kiedyś pojawił się post o tym, jakie zespoły w K-popie są kultowe. Napisałem tam, że jednym z nich jest EXO. Ktoś się ze mną nie zgodził. Tak więc chuj ci w dupę. Brawo uważa, że EXO to kultowy zespół. A zespół Infinite? 9-osobowy Super Junior. Czekajcie chwilę. Shin Dong, Kangin, Hichul, Rework, Donghae, Onyuk, Henry, Jomi, Siwy, Yesung. Coś mi się tu nie zgadza. No ale co ja wiem, no to brawo, zasadniczo mam mnie nauczyć o K-popie. Wróćmy do tego wspaniałego artykułu. No an, omo, aegyo. Nowe słówko. Nikt nie każe ci uczyć się koreańskiego. Jak to kurwa nie?
Patrzcie, kurwa, na tych wszystkich fanów K-popu i na to, jak napierdalają na jakąś, kurwa, koreanistykę, no... No nie, nikt się nie każe. Każdy fan K-popu musi znać niektóre określenia, choćby aegyo, czyli słodki, uroczy. Daebak, czyli... O, rany! Wow! Czy maknae, najmłodszy członek grupy. Słówka Donganoan opisują kogoś, kto bardzo młodo wygląda. Trzebol to ktoś bogaty i wpływowy. Omo to po prostu polskie. O matko! Omo! Jakie pyszne pierogi! Tak się tego używa? Pokochaj media społecznościowe. Nie od dziś wiadomo, że internet to kopalnia wiedzy. Jako fan K-popu musisz śledzić nie tylko odpowiednie portale, na przykład HelloKpop.com, kurwa nie znam, ja... Czy blogi, na przykład skosneoczy.blogspot.com? Pierwsze słyszę, nie wiem. Jak dla mnie to nie są zbyt rzetelne źródła informacji, ale co ja wiem. Ambers FX założyła niedawno kanał na YouTubie What the Pineapple. To jest jedyna kurwa wartościowa informacja w tym wszystkim. Kanał What the Pineapple jest zajebisty, sprawdźcie go teraz, w tym momencie naprawdę mówię, to jest coś bardzo fajnego. Amber jest skarbem światowym. Naucz się cierpliwości. Fan europejskich gwiazd wie, że jeśli jego idol obieca nową płytę za rok, to wtedy wyda. Inaczej jest w przypadku zespołów K-popowych. Tu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Przykład? Wielbiciele grupy Winner musieli czekać na ich debiutancki album kilka miesięcy. Big Bang, 21, debiut Icon. No tak, ale przecież tutaj Winnerów, na których trzeba było czekać kilka miesięcy. Fani K-popu to ogromna, wielonarodowa grupa ludzi. Są tu Koreańczycy, Amerykanie, Polacy, Niemcy. Ale choć na forach dyskusyjnych zdarzają się zażarte dyskusje, ich uczestnicy zawsze starają się uniknąć hejtów. No tak, w sumie jedyne hejty, jakie kiedykolwiek słyszałem, były na EXO, na BTS, Super Junior, na Hyone, na 21, na Song Seal, na G-Dragona, na Big Bang całe. Ktoś hejtował Taeyang, Moment Infinity, nikt nie hejtuje GOT7. Nie no, myślę, że jeszcze gdzieś tam Block B i Zico, ale poza tym nie ma absolutnie hejtów. Wszyscy się kochają i jest wspaniale. Uwaga, drogie hobby. Płyty, plakaty, maski, kubki, biżuteria, naszywki. Każdy fan K-popu dobrze wie, że jego hobby ma w sobie coś z kolekcjonerstwa. No, mam plakat 21, się chyba liczy. Dlatego K-poperzy nie ograniczają się do gustów muzycznych, poznają także kuchnię azjatycką, uczą się jeść z pałeczkami. No ja na przykład kiedyś jadłem bigo z pałeczkami, to też jest kuchnia azjatycka. Dla nas K-pop jest powietrzem, a nawet samym życiem. Oto 10 wkurzających tekstów rodziców. I cięte riposty dla ciebie. Rodzice, nie wyjdziesz z domu w tym stroju. Ty. A jak założę okulary, to będzie bardziej hipstersko. Rodzice, czy gdy ona wyskoczy przez okno, to ty też to zrobisz? Ty. Jasne, w końcu jestem bardzo towarzyską osobą. Ja pierdolę, ja kurwa pierdolę. Ta gazeta jest wspaniała. Znalazłem moją ulubioną część brawo, czyli... To się zdarzyło w Halloween Photostory. Nie będę tego czytał, bo kurwa zabije mi więcej szarych komórek niż kurwa 2 litry wódki. Pierdolę. Czy wiedzieliście, że ciało człowieka zawiera około 2 kg bakterii? Twój oppa jest pełen kurwa bakterii. To jest wszystko, co znalazłem w brawo. Dowiedziałem się, że mężczyznom powiększają się jądra o 50% podczas stosunku seksualnego, że nikt w K-popie się nie hejtuje oraz w sumie kurwa tyle. I z jakiegoś powodu G-Dragon jest znowu w Big Bang, a mieli go wyjebać, bo miał marihuanę we włosach i śmierdział. Nie wiem, zasadniczo ja bym oddał tej gazecie 58/221, ponieważ taka jest moja skala. I zachęcałbym, żebyście ją być może kupili, jeśli nie macie co zrobić z 3 kurwa złotymi, które mogłem wydać na pyszną lubelską perełkę. I jestem teraz bardzo smutny, ponieważ to kurwa nie zrobiłem.
Także to by było na tyle.